wieczór. Dobry wieczór. Kto z Państwa chciałby rządzić Polską? Proszę o podniesienie rękę w górę. Kto z Państwa chciałby mieć władzę i rządzić naszym krajem? Widzę tylko jedną rękę i tylko drugą. Widzę zobaczyć. Nie ma potrzeby. Cztery ręce. Proszę Państwa, jak my nie chcemy rządzić, to komu tą władzę dajemy? Jeśli nie będziemy uczyli naszych dzieci i wnuków, że mają iść po władzę dla swojego kraju, to kto będzie szedł po tą władzę? Drogowie. Proszę Państwa, jak słuchałem, jak śpiewaliście Boże coś Polskę, to myślałem, że połowa sali podniesie ręce, gdy spytałem, kto chce rządzić Polską. Problem polega na tym, że większość Polaków nie rozumie, czym jest polityka i nie rozumie, czym jest władza. Jeśli nie zmienimy swojego sposobu patrzenia na politykę i na władzę, to nie pomożemy naszemu krajowi. Jeśli młodzi ludzie będą się wstydzili ambicji politycznych, jeśli ludzie wyrastający z rodzin katolickich, z rodzin uczciwych, z rodzin, gdzie tradycja narodowa jest pielęgnowana, będą się krępowali i wybierać tą drogę swojego życia, to kto będzie nami rządził? Bo ktoś będzie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o rzeczywistych mechanizmach pracy i rzeczywistych mechanizmach polityki. Bo jak nie zaczniemy w sposób bardziej dojrzały o tym mówić i myśleć, to polityka będzie dalej, ale będzie w rękach tych, którzy orientują się nie na nasze serca i nasze potrzeby. Proszę Państwa, istnieje takie brutalne powiedzenie, że każdy naród ma taką władzę, na jaką zasłużył. To powiedzenie może nie jest do końca prawdziwe, ale ma pewne głębokie ziarno prawdy. Ja socjologicznie Państwu objaśnię ten mechanizm. Skąd się biorą elity, które rządzą krajem? One nie zostały w ostatnich 20 latach przywiezione nam za granicę. To ludzie, którzy tu stali wychowani. Słaby naród wychowuje najpierw słabe elity. A potem słaby naród, który nie jest nauczony mądrze myśleć o polityce, wybiera z tych słabych najsłabszych. Musimy zmienić się i powiem Wam, jak to zrobić w obu punktach. Najpierw musimy zmienić nastawienie do polityki i do władzy i zrozumieć, że bez rozwiązania problemu władzy nie ocalimy polskości. Jak nie będziemy wychowywali swoich dzieci i wnuków, żeby chcieli być przywódcami, żeby posiadali umiejętności przywódcze, żeby się nie wstydzili organizować wysiłku wokół swojej energii dla władzy, dla swojego kraju, to ktoś inny będzie nami rządził. A jeśli sami nie będziemy jeszcze lepiej robić to, co się dzieje w Klubach Gazety Polskiej, głębiej objaśniać mechanizmów polityki, to jak przyjdzie do wyborów, to znowu zostaną wybrani ci, którzy sprytnie manipulują wyborcami. O tym też za chwilę będę mówił. Dzisiaj kluczem do ocalenia i wzmocnienia polskości jest władza. Władza mądrze rozumiana. Dlaczego mamy kłopot z władzą? Teoretycy, socjologowie mówią, że są dwa główne rodzaje władzy. Władza nad i władza do. W czasach zaborów, w czasach okupacji, za PRL-u, mieliśmy w Polsce władzę nad. Mniejszość, która jest lepiej zorganizowana, rządzi większością, która jest zdezorganizowana i czasami celowo utrzymywana w dezorganizacji. Tak, dezorganizacji w nieporozumieniu. Ta mniejszość panuje nad większością, dominuje nad nią,
i rządzi nią, kierując się głównie swoim interesem. Ale istnieje jeszcze inna forma władzy, którą nazywamy władzą do. Gdy jakaś grupa ludzi wyłania z siebie jednego ze swoich, żeby koordynował wysiłek zbiorowy, bo pewnych zadań jednostka nie jest w stanie sama rozwiązać. Złożone zadania wymagają złożonej koordynacji, zarządzania wysiłkiem zbiorowym. To wtedy ta władza może być władzą do realizowania pewnych wspólnych celów. Otóż Polacy, jak i wiele narodów postkolonialnych, to określenie redaktora Ziemkiewicza, gdy słyszą władza, myślą o czymś obcym, wrogim, co jest nieuczciwe z natury. Bo taka była władza w Polsce przez ostatnie kilkaset lat, z wyjątkiem okresu międzywojennego, częściowo ostatnich 20 lat. Ale jak nie zmienimy myślenia tu na dole, w codziennych sytuacjach o władzy i o polityce, to dalej będziemy przegrywali. Co musimy zmienić w myśleniu? Po pierwsze, nie poddać się bardzo inteligentnej, nawet powiem perwersyjnej propagandzie polityki. Polacy w ostatnich 6 latach utracili zdolność rozmawiania ze sobą o polityce. W naszych domach, w miejscu pracy, z sąsiadami nie rozmawiamy o polityce. Dlaczego? Bo zostaliśmy inteligentnie tak skłóceni, naród został rozłupany na kawałki, że boimy się rozmawiać o polityce z osobami, które mają inne poglądy, bo co się dzieje? Rzucamy się sobie do gardeł, obrażamy się. Na weselach kobiety mówią: chłopy, nie rozmawiajcie o polityce, bo zaraz się atmosfera zepsuje. Ta sytuacja jest bardzo korzystna dla tych, którzy aktualnie posiadają przewagę. Dlaczego? Jeśli ludzie między sobą nie umieją rozmawiać o polityce, to jest o wiele łatwiej z nimi manipulować. Co się dzieje, gdy po obejrzeniu jakiegoś programu telewizyjnego następnego dnia w pracy z sąsiadami rozmawiamy o tym programie? Wymieniamy opinie, uzupełniamy swoje informacje, korygujemy swoje wrażenia. Wyrabiamy sobie własny punkt widzenia, a w naszych mózgach w wyniku takich rozmów powstaje szczepionka przeciw łatwiej propagandzie. A gdy człowiek sam jeden jest naprzeciw telewizora, radia lub internetu, to jest marionetką, którą bardzo łatwo jest manipulować. Wspólna rozmowa o polityce jest jak szczepionka w naszych mózgach przed manipulacją, przed najprostszymi formami manipulacji. W ostatnich latach świadomie obrzydzamy na politykę, bo chodziło o jedno, żebyśmy się odwrócili plecami do polityki, żebyśmy czuli niesmak, żebyśmy traktowali politykę jako coś brudnego. I tu udało się uzyskać bardzo duży sukces, proszę Państwa, bardzo duży sukces. Ale naród, który odwraca się od polityki, to odwraca się od kluczowego sposobu zarządzania wysiłkiem zbiorowym. Jak naród nie chce polityki, to ktoś za ten naród zrobi politykę. W ostatnich latach miała miejsce, proszę Państwa, jeszcze jedno zjawisko. Poza zjawiskiem polegającym na tym, że elity rządzące państwem, gospodarką i mediami niemal ukradły nam politykę, jest jeszcze inne zjawisko, bardziej spontaniczne, długofalowe. Cywilizacja techniczna prawie ukradła nam nasze dzieci i wnuki. Od czasu, gdy ukazała się we wrześniu, jak książka Pociąg do Polski, odbyłem ponad 30 spotkań w całym kraju. Po raz pierwszy jestem z tą książką na Podkarpaciu. Byłem na Pomorzu Zachodnim, byłem na Dolnym Śląsku, byłem w okolicach Warszawy, w okolicach Torunia, byłem w Poznaniu, w wielu innych miejscach. Na spotkaniach, na dyskusjach o Polsce ciągle jest przewaga ludzi w moim wieku, albo nawet starszych. Nie umiemy do rozmów o Polsce zaprosić naszych dzieci i wnuków. Nie wiemy, co słuchają, gdy wkładają do uszu białe słuchaweczki, godzinami słuchamy jakiejś muzyki. Nie rozumiemy ich muzyki.
jakichś latach. Nie wiemy, co robią w internecie. Jeśli nie będziemy od siebie więcej wymagać, nie opanujemy nowoczesnych technologii, to nie będziemy wiedzieli, jaką sprawę informacyjną im się podaje. Nie będziemy wiedzieli, czym żyją. Nie będziemy w stanie wychować elit, które są zakorzenione w naszej tradycji. Ten proces z jednej strony okradania nas z polityki, a z drugiej strony porwania nam naszych dzieci, młodego pokolenia przez cywilizację konsumpcyjną, techniczną, nie jest nieodwracalny. Można to zmienić, ale musimy zmienić swoje wyobrażenie wobec polityki i wobec władzy. Jeśli chcemy zrozumieć, co się działo w ostatnich 20 latach w Polsce, to musimy spojrzeć na punkt wyjścia. Jest rok 89. Na miejsce kontrolowany demontaż komunizmu. Proszę Państwa, komunizm w naszej części Europy nie upadł. On nie upadł sam z siebie. On potrafił funkcjonować. Komunizm został obalony. Nie było żadnej rewolty w Polsce, na Węgrzech, w Czechosłowacji, która by obaliła komunizm, ale w Enerwenie komunizm. On został zdemontowany. Był to proces częściowo spontaniczny, częściowo zaplanowany. W efekcie tego demontażu elity komunistyczne zamieniły się w demokratyczne elity postkomunistyczne. A do władzy zostały dopuszczone elity opozycyjne. Wielu Polaków, łącznie ze mną, dość późno zorientowało się, że te nowe elity opozycyjne w istotnej mierze pochodzą z rodzin o wieloletniej tradycji komunistycznej. Że pochodzą z rodzin, które mimo, że odżegnały się od komunizmu, myślenie lewicowo-komunistyczne mają głęboko we krwi. Myślenie totalitarne ma głęboko we krwi. Stosunek do przeciwników odziedziczyli od bolszewików, ale sami bardzo chętnie posłużą się argumentem, zarzutem bolszewizmu w stosunku do innych. Mamy zatem proces budowy wolnej Polski, który jest w rękach elit postkomunistycznych i elit antykomunistycznych, a z tych antykomunistycznych część to są byli komuniści więzami rodzinnymi połączeni środowiskami postkomunistycznymi. I mamy rozproszone, słabe, niedoświadczone, pełne iluzji, z gorącymi sercami, a bardzo naiwne elity niepodległościowe. Z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, że to ostatnie 20 lat jako proces tworzenia elity niepodległościowej został zmarnowany. Nie całkiem, ale w istotnej mierze został zmarnowany. W związku z tym potrzebujemy znaleźć pewien sposób przyspieszenia. I teraz ważna uwaga. Gdy jako socjolog mówię elita, to nie posługuję się tym słowem w sensie wartościującym. Nie mam na myśli ludzi lepszych, bardziej szlachetnych, bardziej wykształconych. Nie. Gdy socjolog mówi elita, ma na myśli coś innego. Ma na myśli środowisko, które ma wolę rządzenia innymi, posiada rządzić innymi i dysponuje instrumentami, za pomocą których można innymi rządzić. A czy ta elita rządzi dobrze, czy źle, to jest osobna sprawa. Gdybyśmy w uproszczeniu spojrzeli na mechanizm polityki, proszę Państwa, to w każdym nowoczesnym państwie jest elita, która rządzi tym państwem. Elita jest lepiej zorganizowana niż reszta społeczeństwa. Teraz jest pytanie, komu elita służy. Elita służy zawsze najsilniejszemu. Jeśli społeczeństwo najsilniejszy jest wielki biznes, to on jest w stanie wziąć elitę na swoją smycz. Jeśli w jakimś społeczeństwie brakuje wielkiego biznesu, a to społeczeństwo jest rozproszone, słabe i niedojrzałe, to elity orientują się na siły zewnętrzne, na obce państwa, na wielkie firmy, wielkie korporacje. Jeśli chcemy
chcemy, żeby elity służyły nam, to z jednej strony musimy ludzi wychowywać do władzy dla Polski, a z drugiej strony musimy ciągle się organizować, żeby być w stanie wywierać ciśnienie, presję na tych, którzy nami rządzą. W jaki sposób przeciętny wyborca może wywierać presję, ciśnienie na rządzących? W jaki inny sposób niż poprzez wrzucenie raz na kilka lat kartki do góry? Jak Państwo myślicie? W jaki inny sposób? Szkoda, że sala jest tak długa, bo ja bardzo lubię rozmawiać na spotkaniach, nie tylko mówić. Ale muszę powiedzieć, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że jest jakieś zamieszanie w Europie i za kilka miesięcy na wiosnę są wybory. Czy za te kilka będziecie umieli lepiej wesprzeć tę partię, która ma interes Polski na celu, niż w czasie ostatnich wyborów? Czy nabyliście, albo zamierzacie nabyć jakieś nowe umiejętności komunikowania się z otoczeniem, komunikowania się z tymi Polakami, którzy są zagubieni, którzy nie rozumieją polskości, którym wydaje się, że Polska się przestarzała, zbędna. Czy wiecie, jakie są nowoczesne techniki zjednywania wyborców? Czy macie odwagę publicznie przeciwstawiać się nieprawdzie? Czy wyciągnęliśmy jakiś wniosek z tego, że gdy wobec Lecha Kaczyńskiego była rozsnuta, przemyślana kampania pogardy? Czy gdy słyszeliśmy w miejscach publicznych podłe żarty z braci Kaczyńskich w tramwaju, w pociągu, w kolejce, czy umieliśmy powiedzieć, przepraszam bardzo, może pan mieć inne poglądy, ale nie wolno panu głowy państwa obrać. Czy potrafiliśmy się tak zachować? Nie groziło nam za to wywiezienie asylu. Chyba, że się mylę. Słyszeliście o kimś, kto za obstawienie przy PiS-ie czy przy jakichś innych rzeczach, które dla niego były wartościowe, był wywożony na Sybię? Proszę Państwa, rzecz nie wymaga tylko odwagi, rzecz wymaga umiejętności. Obóz niepodległościowy ma bardzo poważne deficyty umiejętności. Z jednej strony wielu Polaków ma mentalność żebraczą, postkolonialną. Ja może powiem trzy słowa o tej mentalności, a potem jeszcze o mitach, które paraliżują naszą zdolność do działania politycznego. Na dobre. Więc Państwo pamiętacie kampanię wyborczą. Byłem wtedy z moją książką w Łodzi, włączyłem rano w hotelu telewizję. Obejrzałem relację z kampanii prasowej, konferencji prasowej premiera Tuska. Tego dnia wyjeżdżał Tuskobusem po raz pierwszy. Konferencja odbyła się na stacji metra Młociny. Obok premiera było mnóstwo młodych ludzi, a na ścianie był duży napis 300 miliardów złotych z Unii Europejskiej. Premier w czasie krótkiego wystąpienia nie powiedział o tym, że mają mieć wizję zreformowania kraju. Nie powiedział do nas, wyborców, musimy od siebie więcej wymagać. Musimy lepiej zorganizować różne instytucje. Musimy uruchomić innowacyjną gospodarkę. Jesteśmy w stanie uprościć system podatkowy. Potrafimy zreorganizować służbę zdrowia, żeby nie małe środki, które są, były likwidowane. Nie. Premier ani nie powiedział, żebyśmy od siebie więcej wymagali, ani nie zaproponował żadnej ścieżki reformy Polski. Powiedział tylko, że jak będziemy grzeczni, będziemy dobrze głosować, jak wybierzemy odpowiednich ludzi, to święty Mikołaj z zachodu da nam 300 miliardów. Bo na zachodzie jest tylko święty Mikołaj i nic innego nie pragnie, żeby dać nam lepiej na to. To było wezwanie do nas. W
Kilka dni temu minister premiera wygłosił przemówienie w Niemczech, których nie prosił o 300 miliardów. Powiedział, rządźcie nami. Macie nami rządzić. Takie było przesłanie. Ale wina nie leży tylko po stronie premiera i jego ekipy. Dlaczego odwołał się do mentalności żebraczej? Do tego, co się nazywa postawą mszczeniową. Dlaczego obiecywał prezenty od świętego Mikołaja? Bo wiedział, że wielu Polaków pójdzie na lep takiej propagandy, że wielu z nas ma mentalność właśnie postkolonialną. Co to jest mentalność postkolonialna? To jest mentalność narodu, który władzę miał zawsze nad sobą, z zewnątrz, który nie umiał sam wyłaniać władzy. Narodu, który patrzy na władzę z dołu, on czuje się na dole, mówi, niech ten biały człowiek na górze coś zrobi dla mnie. Sam nie czuje się na siłach coś zrobić. Z rozmaitych badań wynika, że wielu Polaków ma taką mentalność. I okazało się, mam nadzieję, że to młode dziecko będzie chciało iść po władzę dla naszej ojczyzny. Mamy najmłodszego członka. 30 lat. Proszę Państwa, dlaczego ta mentalność jest tak silna także w naszym obozie niepodległościowym? Wśród ludzi, którzy mają polskie serce. Ponieważ ulegamy wielu mitom, które nas demobilizują, które sieją w nas negatywizm. Dzisiaj na Uniwersytecie w Rzeszowie miałem wykład o tajnych służbach. Mówiłem, że mitem jest przemoc tajnych służb. W tajnych służbach pracują tylko ludzie, często zdemoralizowani i zdeprawowani. Tajne służby są często źle zarządzane. Tajne służby jedne z drugimi konkurują. Boją się często organizacji przestępczych. To jest mit, niebezpieczny mit, który demobilizuje obywateli przekonanie, że tajne służby są wszędzie i mogą wszystko. Badania naukowe tego nie potwierdzają. Inny mit, proszę Państwa, bardzo niebezpieczny, że przegrywamy wybory, bo oni nie fałszują. Tu i tam oczywiście zdarzają się fałszerstwa. Może nawet tym poważniejsze. Ale w znacznej mierze na nasze własne życzenie. Co ma na myśli? Jest dzień ostatnich wyborów. Wieczorem dzwoni do mnie współpracownik telewizji Trwam. Panie profesorze, obszedłem 10 lokali wyborczych w Toruniu. Mąż zaufania był tylko w jednej komisji. Proszę bardzo, jeśli nie umiemy się tu zorganizować, żeby w każdej komisji byli mężowie zaufania, to czyja to jest wina? To za naszym przyzwoleniem mają miejsce ewentualne nieprawidłowości. Zamiast tego nie sądzę, żeby skala fałszerstw była taka, że istotnie by wypaczyła obraz społecznych decyzji. Kolejny mit. Oni mają media. Proszę Państwa, kilka dni temu w Toruniu stałem na przystanku tramwajowym. Jechałem, nie przepraszam, skłamałem, autobusowym. Jechałem na zajęcia na moim uniwersytecie w Toruniu. Autobus miał 8 minut. Podszedłem do kiosku, który był przy przystanku. I spojrzałem na jedną ścianę z czasopismami i gazetami. I co zobaczyłem? Tygodnik Polityka. A mówię to, no, nie za dobrze. Gazeta Wyborcza. Nie za dobrze. Tygodnik nie. No nie dobrze. Wprost. Też nie za dobrze. Już nie. Same niedobre. A patrzę, gość niedzielny. Uważam, że najwyższy czas. Idziemy. Niedziela, Gazeta Polska, nasz dziennik, nasza Polska. I naliczyłem, że pominął czasopisma typu modelarz, jakieś morskie, wojskowe, czasopisma, które wyrażają interes narodowy,
na tej ścianie, na tej jednej ścianie za szybą, znaczy na tym wieszaku za szybą w kiosku, było więcej niż czasopism, o których można by powiedzieć, że są kosmopolityczne. A więc na poziomie mediów drukowanych wcale nie jesteśmy słabsi. Z tym, że większość tych czasopism, które wymieniłem, ma mniejszy nakład. Ale to może jest nasza słabość, że nie potrafimy zrobić je w naucie atrakcyjnej. Ja rozumiem, że oni mają media elektroniczne, tak? Ale czy to ma nas paraliżować? Czy to mamy sobie mówić, że mamy totalitaryzm i nic nie możemy zrobić? Wiele osób jednego dnia idzie na klub Gazety Polskiej, który jest oddolną inicjatywą, gdzie ona swobodnie, uczciwie o Polsce dyskutować, a następnego dnia w rozmowie mówi: totalitaryzm jest, nic nie możemy zrobić. Defetyzm jest niebezpiecznym grzechem wobec polskości. Jest niebezpiecznym grzechem wobec człowieka w istocie, bo podcina nam skrzydła. I o to chodzi, żeby, proszę Państwa, ten defetyzm siać. Ale obok defetyzmu są pewne błędy myślowe. Chciałbym o jednym z błędów myślowych Państwu powiedzieć, przeprowadzić analizę pewnej gry propagandowej i potem z Wami porozmawiać. Dla mnie jest bardzo ważne, żebym lepiej rozumiał, jak myślą moje relacje nie na podstawie jakich ankiet socjologicznych, czy ptaszki robić się do komputera, tylko tak patrzeć się w Wasze twarze, gdy mówicie o Polsce. Proszę Państwa, to jest zdjęcie zrobione na początku ubiegłego wieku przez ojców misjonarzy w jednym z krajów afrykańskich. W środku jest taki pan, który się cieszy, bardzo się cieszy. Się cieszy, bo dowiedział się czegoś, czego nie wiedział, nigdy nie wiedział. I teraz mówi całemu swojemu plemieniu. Ten pan się dowiedział, skąd się biorą dzieci. Antropologowie i misjonarze pojechali do krajów Afryki, do plemion pierwotnych, znaleźli takie plemiona, które nie znały związku przyczynowo-skutkowego między kontaktem mężczyzny z kobietą, a narodzinami dzieci. No bo pomyślmy sobie, spróbujmy pomyśleć tak, z ich punktu widzenia. Tak. Wieczorem mężczyzna i kobieta spotykają się nad rzeką, spędzają miłe chwile. Mężczyzna wraz ze swoim plemieniem idzie gdzieś w świat. Kobieta rodzi dziecko kiedy? Za 9 miesięcy. I oni mają to skojarzyć. Nie widzą związku między przyczyną a skutkiem. Ja też nie. Prawda? Wielu nastolatków dzisiaj mówi, no właściwie chwila zapomnienia i alimenty do końca życia. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ ta sytuacja z plemionami pierwotnymi. Przypomniałem się, proszę Państwa, że w zeszłym roku stałem tak gdzieś w tym tłumie na dworcu Warszawy Centralnej. I wtedy pomyślałem, że te dwie grupy, grupa ludzi pierwotnych i grupa moich rodaków, wykształconych niekiedy zamożnych, chociaż także i ludzi prostych, mają coś wspólnego. To był, proszę Państwa, ten dzień, to był ten dzień, gdy była zmiana rozkładu miasta. Ogromne zamieszanie. Tłumy ludzi zdenerwowanych, bo jednocześnie dworzec centralny w remoncie był. Perony pozamykane częściowo. Ludzie przychodzą. Z megafonów idą jedne zapowiedzi z tych ekranów, inne niezgodne. Ktoś mówi: głosowaliście na Platformę, to teraz macie. I wtedy słyszę głos kogoś, kto stoi obok mnie i mówi: tylko bez żadnej polityki tutaj. I reszta tak zaszemrała, jakby się z tym zgadzała. Obejrzałem się, kto to mówił. Człowiek, jak może 35 lat, nie tylko schludnie, ale może nawet elegancko ubrany. To mówią: wykształcony z wielkiego miasta. Ludzie nie zareagowali na tylko bez polityki tutaj. Pomyślałem, że wielu Polaków nie widzi związku przyczynowo-skutkowego między pójściem lub nie pójściem na wybory, wrzuceniem kartki tak, a nie inaczej skreślonej, a jakością infrastruktury na
przykład kolejowe, nie widzi związku, że spółki PKP podlegają Skarbowi Państwa, a minister za to odpowiedzialny jest mianowany przez premiera partii, która wygrała wybory dzięki tym karteczkom. Nastolatek coś tam upuszcza i nie widzi związku między tym, co zrobił, a tym, co ma po jakimś czasie. I za chwilę wam pokażę, że nierozumienie natury polityki jest efektem świadomej gry propagandowej. Świadomej gry propagandowej, która ma na celu okradzenie swoich. Pamiętacie, czy u was w Jarosławiu, jak była ubiegłoroczna kampania wyborcza do samorządu? Widzieliście takie plakaty? Nie. Nie róbmy polityki, budujmy boiska. Takie plakaty były w wielu miejscach kraju. One miały kilka różnych wersji. Jedna wersja była inna. Nie róbmy polityki, budujmy szkoły. Za chwilę pokażę Państwu, że w tym plakacie, który do was nie dotarł, może uznali, żebyście się na to nie nabrali, bo że w Jarosławie nie było, ale wszędzie, gdzie jestem w Polsce, mówią, że o nich było. A najwięcej chyba na Pomorzu Zachodnim. Pokażę, że na tym plakacie, w tym przekazie propagandowym jest co najmniej trzykrotna manipulacja. Trzy poziomy manipulowania naszą świadomością. Za chwilę to po kolei omówię. I nie mam na myśli tego, że ten sympatyczny pan wygląda jakby trochę za młodo. Nie mam tego na myśli. Każdy ma prawo do chwili słabości. Jest tu z nami na przykład pewien pan, co startuje na Rannego, dzisiaj pokazał mi swój plakat. Też go z trudem poznałem. Myślałem, że to plakat z jego synem. Wybrałem, że to nie jest. Proszę Państwa, na czym polegają te manipulacje? Manipulacja numer jeden. Porównajmy treść dwóch zdań. Nie róbmy polityki, budujmy szkoły. Żeby budować szkoły, niezależnie czy to jest zrobione na poziomie samorządu, czy budżetu centralnego, muszą być środki. Środki przydzielane następstwie decyzji politycznych. Bo przy konstrukcji budżetu państwa podejmuje się decyzję, czy w jakim zakresie środki spływają samorządów i na co mają działać centralnie. Przy konstrukcji ustaw przesądzane są pewne sprawy. Czy więcej dajemy na służbę zdrowia, na wojsko, na policję, na sądownictwo, czy na budowanie szkół. A więc, żeby móc budować szkoły, politycy muszą podjąć decyzje ustawowe i budżetowe. Wtedy są środki na budowanie mostów lub dróg. To jest pierwsza nieprawda. Drugie zdanie jest niezgodne z pierwszym. Nie robiąc polityki, nie można podejmować decyzji o rozdzielaniu tego, co wszyscy wypracowujemy. Gdzie jest druga manipulacja? Czy wiecie, kto jest pracodawcą tego pana? Bezpośrednim pracodawcą tego pana jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ten pan jest zatrudniony na stanowisku premiera rządu Rzeczpospolitej. Zajmuje funkcję polityczną numer jeden. Nikt w Polsce nie ma większej władzy politycznej niż ten pan. Dodatkowo jest on zawodowym politykiem. Od początku transformacji żyje z polityki. I to dobrze. Potrzebujemy ludzi wykształconych, młodszych i starszych, którzy są zawodowymi politykami. I oczekujemy, że będą w uczciwy sposób zarządzali tym, co społeczeństwo im powierza. Ale ten pan mówi, nie róbmy polityki. Gdy zawodowy polityk to mówi i jest uczciwy, to tego samego dnia podaje się do dymisji. Bo on jest zatrudniony przez nas podatników. Bo my opłacamy jego pensję.
nas, nie róbcie polityki. To nie jest przekaz tego typu. Wy nie róbcie polityki, byśmy się kłócili. Mnie tu wybraliście, ja będę robił za was politykę. My. Można dyskutować głowy z tym, no ale to miałoby logiczny sens. Ale zawodowy polityk mówi, nie róbmy polityki. To mówi, nie róbmy to, że ja nie będę robił to, do czego jestem powołany, za co mam zapłacone. Żeby budować szkoły, on musi robić dobrą politykę. Ale jest jeszcze trzeci poziom manipulacji. Trzeci poziom manipulacji. Zobaczymy, gdy przeczytamy, jak nazywa się partia, którą pan Donald Tusk założył. Ma w nazwie słowo obywatelska. Obywatel to jest ktoś, kto robi politykę. Interesuje się sprawami publicznymi, robi politykę na poziomie dzielnicy, na poziomie osiedla mieszkaniowego, miejscowości, województwa, a czasem robi politykę międzynarodową. I oto założyciel partii z obywatelskością w nazwie i szef tej partii mówi, nie róbmy polityki. To jest tak, jakby mówił, nie bądźmy obywatelami, nie zajmujmy się sprawami publicznymi. Żeby budować mosty do Rzeszowa, żeby budować boiska, żeby budować szkoły, politycy muszą tak zarządzać warunkami prowadzenia działalności gospodarczej, żeby były środki na te wszystkie inwestycje. Źli politycy powodują, że brakuje środków na służbę zdrowia i na szkoły. Dobrzy, że są. Teraz powstaje pytanie, czy jest możliwe, żeby pan premier mówił to wszystko szczerze, żeby wierzył przekaz z tych setek tysięcy plakatów rozlepionych w całym kraju? Czy jest możliwe, żeby nie widział tych trzech manipulacji, niezgody między pierwszym i drugim zdaniem, nie widział sprzeczności między jego rolą jako politykiem i kogoś, kto wzywa współobywateli, żeby nie robić polityki razem z nimi. I nie widzi sprzeczności między obywatelskością, a wezwaniem do nierobienia polityki. Nie, proszę Państwa. Donald Tusk jest człowiekiem bardzo inteligentnym. On to wszystko wie. To powstaje pytanie, dlaczego swoją twarzą firmuje, firmuje przekaz, który jest manipulatorski i nieprawdziwy. Ja wam powiem, dlaczego to robię. Ponieważ wie o nas, o was, czegoś, czego wy nie wiecie. Z badań moich kolegów, koleżanek, socjologów, Donald Tusk wie, że wielu Polakom polityka się źle kojarzy. Że o ile miliony Polaków nieźle się odnalazło w gospodarce rynkowej, zakładając mniejsze i większe firmy, to miliony Polaków nadal nie rozumie, na czym polega demokracja. Że Polacy mają tak zwany niski stopień tolerancji na konflikt polityczny. Co to znaczy? Wielu Polaków nie lubi oglądać, jak się politycy kłócą w Sejmie, w telewizji czy na innych spotkaniach. To jest moim zdaniem echo starej mentalności, że starego systemu, kiedy polityka była sztuczna, pozorna, uładzona. W demokracji polityka zawsze się wiąże z konfliktem, bo demokratyczna polityka to jest znalezienie sposobu łagodzenia konfliktu, który najpierw jest otwarcie, uczciwie wyrażony. No bo różne grupy mają różne interesy, ale demokracja to jest taki system, który ma znajdować sposoby godzenia tych interesów bez poniżania konkurencji. Otóż, ponieważ Donald Tusk wie, że spora część Polaków nie chce polityki, nie chce się zajmować polityką, nie rozumie polityki, czuje obrzydzenie do polityki, wysypał przekaz, który jest świadomie manipulatorski, nieuczciwy. Że trafia i wygrywa wybory z autora.
Jeśli nie zmienimy nie tylko w naszych umysłach w stosunku do polityki, ale nie zaczniemy inaczej o polityce rozmawiać z tymi naszymi rodakami, którzy myślą inaczej, że głosują na inne partie niż my. Albo z tymi, którzy uważają, że polityka nie ma sensu, bo jest trudna, bo jest głupia, bo jest fikcyjna. Jeśli nie zmienimy tu na co dzień sposobu mówienia o polityce, to nawet jak przyjdą wybory i będzie fala zmiany poglądów, będzie skłonność do zmiany sposobu myślenia, my nie będziemy umieli wejść w kontakt z tymi falami. A gdy następuje ożywienie publiczne, fala społecznego pobudzenia, to co się wtedy dzieje? Wtedy natychmiast znajdują się przywódcy w stylu Janusza P., którzy starają się, będą starali się stanąć na czele niepokoju i ożywienia. Jeśli nie przygotujemy się wcześniej do tego, rozmawiając z młodym pokoleniem, rozmawiając z naszymi sąsiadami, pogłębiając takie projekty jak Kluby Gazety Polskiej, jest ich ponad już 250. Fenomen, to jest obywatelski fenomen w skali całego kraju. Jeśli nie będziemy w stanie uruchomić nowych form docierania do rodaków, które wykraczają poza te same w kółko powtarzane, niestety także przez nas, motywy, to w okresie fali niepokojów ktoś inny przechwyci potencjał społeczny, który się wtedy wyzwoli. Jeśli chcemy, żeby ewentualne, inaczej mówiąc, każdy kryzys jest zawsze szansą. Kryzys czy dramat powoduje, że ludzie zaczynają na nowo przemyśleć swój stosunek do różnych spraw. W momencie, gdy nastąpi odblokowanie umysłu wielu naszych rodaków, że im się wydawało, że wspólnota jest bez znaczenia, że Polska jest bez znaczenia, a my nie będziemy na to gotowi, psychicznie, intelektualnie, to ta szansa nie będzie wykorzystana. I nie myślmy, że wszystko może załatwić szef partii Jarosław Kaczyński tam na górze. Bo nawet gdyby objął władzę, ale tkanka społeczna byłaby dalej niedotleniona, tak jak dzisiaj, to nie byłby w stanie rzeczywiście Polski zmieniać. Bez naszego działania, które powinno polegać na udomowieniu polityki, na przywróceniu myślenia politycznego tutaj na dole, bez tego nawet objęcie władzy przez ekipy tam na górze nie skończy się sukcesem. Bo ta władza będzie w pewnej próżni społecznej. Bo my na takich spotkaniach jak te i wiele innych, możemy dotlenić tkankę, zbudować więzi społeczne, zmienić stosunek także tych, którzy nigdy nie chodzą na te spotkania. Bardzo Państwu dziękuję.